Witajcie w Holokronie. Dzisiaj przedstawię Wam pokrótce budowlę, która powstała na zgliszczach dawnego symbolu zakonu Jedi wiele, wiele lat po jego pierwszym zniszczeniu. Poznamy lepiej historię tej budowli oraz jej strukturę. Materiał dotyczyć będzie legend. Zapraszam. W 130 roku, po roku zerowym, nowe Imperium Galaktyczne wpadło pod kontrolę Darw Kreita i jego nowego zakonu Sithów. Nowa świątynia Jedi została zdobyta, a budowla została przemianowana na świątynię Sithów i odnowiona. Usunięto symboliczną piramidę z transparytu i przeprojektowano dach. I podobnie jak Stara Świątynia, w każdym rogu wzniesiono cztery wieże, podczas gdy cztery dodatkowe piramidy nowego zakonu Jedi zostały zniszczone. Zmiany wysokości okolicznych budynków sprawiły, że widoczny był jedynie nowo odsłonięty dach piramidalny. Dzielnica wraz ze świątynnym Ziguratem zostały ukryte przed wzrokiem, natomiast formalne wejście wzniesiono na dachu, a drogę procesyjną przebudowano na most, który stał teraz nad Starą Drogą. Ponieważ odbudowano jedynie górną część świątyni, fundamenty i części układu wnętrza były dość znajome dla każdego, kto znał poprzedni rozkład budowli. Darf Maladi założyła tam swoje laboratorium, na obszarze, gdzie wcześniej prowadzone były badania naukowe i uzdrawianie. To tutaj przesłuchiwała Hoska Trejlisa, by ustalić lokalizację Kade Skywalkera, co zapoczątkowało wydarzenia, które doprowadziły do schwytania ostatniego z rodziny Skywalkerów, ale to już inna historia. Jak wspomniałem, kiedy Sithowie przejęli świątynię, powoli zaczęli usuwać pozostałości starego zakonu. Części piramidy wzmocniono dura stalową zbroją, a w każdej komnacie i holu zainstalowano duże szkarłatne okna. Szczyt góry został usunięty, a ziejący otwór na szczycie piramidy emitował w jego miejscu stałą kolumnę dymu. Labirynty i ciemne, kręte korytarze świątyni zabarwiły się na czerwono płomieniami odległych pochodni, tworząc w tym kompleksie ognistą atmosferę. Posągi dawno zmarłych lordów Sitów wznosiły się w ciemne szczyty świątyni, podczas gdy mosty przechodziły nad czymś, co wyglądało na bezkresną otchłań. Pleśń rosła na schodach i ścianach dolnych poziomów, podczas gdy dianogi zaczęły wkradać się do zaniedbanych, zalanych korytarzy. Droidy bojowe przemierzały ponure korytarze, czekając i szykując zasadzkę na akolitów sitów, upewniając się tym samym, że mieszkańcy świątyni są stale w stanie zagrożenia i czujni przed atakiem. Ponieważ świątynny Zigurat był zasłonięty, na dachu świątyni zbudowano nowe wejście, które teraz służyło jako podstawa piramidy Sithów. Proste i pozbawione symboliki, główne wejście było cały czas strzeżone przez dwóch lordów Sithów. Iglice rady zostały również przeprojektowane, a wieża pierwszej wiedzy służyła jako wieża Darw Czerwone światło wypełniało okna wież, sprawiając wrażenie, że ciągle się tlą. Darf Kreit utrzymywał w świątyni także salę wojenną, gdzie odbywały się narady. Świątynia nie cieszyła się jednak wieloletnią historią. Niedługo po jej stworzeniu, bo raptem 8 lat, została ponownie odbita przez Nowy Zakon Jedi i zreformowany Sojusz Galaktyczny pod koniec II Imperialnej Wojny Domowej. I to wszystko na ten temat. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie proszę komentarz z propozycją na kolejne odcinki. Uszanowanie dla patronów serii i oczywiście niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.